Ostrzegam, że widzowie o słabych nerwach nie powinni oglądać tego odcinka, dlatego że jest on wyjątkowo śmierdzący. Inspirujemy się dziełem Piera Manzoni, który zapakował własne ekstrementy w malutkie puszeczki, podpisał je tytułem gówno artysty, wystawił i sprzedał za cenę wagi w złocie. To gówno. Nie będę robił tego co Manzoni, ale zrobimy inną akcję, ponieważ moja rodzina posiada psa, będę po nim sprzątał. Czasem ciężko będzie artystą, ale co zrobić, no, nie ma wyboru. Dla sztuki trzeba cierpieć. Wybieramy się w drogę. E viva l'arte! Kurde. Nie dużo się to robi. Obrzydliwe. Pokaż do kamery, pokaż do kamery. Shit happens, jak to mówi Forrest Gump. Słuchaj, może byś mi pomógł. Produkuję naklejki na zderzaki. Szukam dobrego tekstu. Jesteś natchnieniem dla tylu osób, więc pomyślałem, że może... O rany, wdepnąłeś w ogromne psie gówno. Zdarza się. Co, gówno? Czasami. Słyszałem potem, że facet wymyślił tekst i zrobił majątek. Gówno zdarza się. Piero Manzoni nie należy od tego momentu do moich ulubionych artystów, jednak wykonałem dzieło sztuki. Gówno psa artysty się nazywa. Tym razem nie namawiam was do powielania takiej sztuki, ale namawiam was do sprzątania po swoich milusińskich, bo jeżeli nie będziecie sprzątać po swoich pieskach, kotkach, innych, to pewnego dnia możecie zobaczyć ich kupeczki w galerii sztuki. I tym optymistycznym akcentem żegnam się z wami. Do zobaczenia. Zapraszam na kolejne odcinki. Tym razem nie aż takie ohydne. W dzisiejszym odcinku zainspiruje się najbardziej tajemniczą postacią w świecie sztuki, a mianowicie Banksy. Banksy jest artystą street artowym, czyli tworzy graffiti, tworzy szablony. Jego charakterystycznym motywem jest m.in. szczur, ale posługuje się też innymi motywami w swojej twórczości z popkultury, ze świata polityki. Jego prace nawiązują do idei pacyfizmu, antywojennych idei itd., itd. Zapraszam was też do obejrzenia filmu. Wyjście przez sklep z pamiątkami. Siedzisz wygodnie? Tak. Zacznijmy od pytania, co to właściwie za film? To historia o tym, jak pewien gość postanowił nakręcić o mnie dokument. Okazało się jednak, że jest o wiele ciekawszy ode mnie, więc film opowiada raczej o nim. Może nie jest to Przeminęło z wiatrem, ale chyba da się w nim znaleźć jakiś morał. A teraz pójdziemy poszukać jakiejś ściany, żeby po prostu zrobić jakąś pracę inspirowaną twórczością Banksy'ego. Znalazłem ścianę i zaraz będę robił na niej moją pracę. Artyści dzielą się na trzy grupy. Na tych, którzy posiadają jedno ucho, jak Vincent van Gogh. Na zdecydowaną większość artystów, 99,99999999, którzy posiadają dwoje uszu, oraz trzecia kategoria, jak Stelios, Arkadio, Stelark, Stelarz, który posiada troje uszu.
Artysta ten wyhodował bowiem swoje ucho i szczepił je tutaj w rękę. Dzisiaj powtórzę jego wyczyn, jednakże z braku środków finansowych, tudzież braku genetycznego laboratorium, nie wyhoduję sobie ucha, zrobię to metodą domową, homemade. Co potrzebuję? Potrzebuję takiej oto zwykłej plasteliny. Teraz ulepię z tej plasteliny nowe ucho. Tak wygląda moje ucho. Ucho plastelinowe. I teraz będę je sobie tutaj, prawda, doprowadzał do stanu używalności. Tak prezentuje się moje trzecie, wspaniałe ucho na ręce. Pytanie tylko, po jakiego grzyba Stelios Arkadios Stelark zainstalował sobie takie ucho? Może po to, żeby podrywać na to panienki? A może po to, żeby na starość zamiast co mówisz, wnuczku? Powiedzieć co mówisz, wnuczku? Co można zrobić, posiadając trzecie ucho? Do usłyszenia. Artyści to dziwni ludzie. Niektórym odbija palma, a niektórzy sadzą palmę, jak Joanna Rajkowska w Warszawie na Alejach Jerozolimskich na placu de Gaulle. Niestety dowiedziałem się niedawno, że ta palma w Warszawie jest sztuczna. My zrobimy dzisiaj palmę prawdziwą. Potrzebujemy doniczki z ziemią, konewki do podlewania oraz najważniejsza rzecz, daktyli. I po prostu zasadzamy. Klimat się coraz bardziej ociepla. Teraz wystarczy poczekać, aż nam ta palma trochę wrośnie. Znajdujemy rondo albo jakiś mały skwerek w mieście. Sadzimy tam tą małą palemkę i pokażmy, że na prowincji także mogą rosnąć palmy, nie tylko w Warszawie. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych fascynujących odcinków. I ty możesz zostać współczesnym artystą. Do zobaczenia. W dzisiejszym odcinku zapanuje totalna rzeźnia. Będziemy bowiem robili kopię pracy Katarzyny Kozyry pod tytułem Piramida zwierząt. Praca ta wywoła wielkie kontrowersje. Zobaczymy, czy moja kopia wywoła takie same reakcje. Halo? Jak to nie będzie konia? A pies będzie? Co? Nie będzie psa? A kot? Też nie będzie? Chociaż kogut. Niestety znajomy rzeźnik zwalił sprawę. Musimy sobie jakoś inaczej poradzić. Na bezrybiu i rak ryba. Tak więc przygotowujemy naszą piramidę inspirowaną piramidą zwierząt Katarzyny Kozyry. Niestety z braku mięsa musimy użyć warzyw i owoców. Byłem w warzywniaku, nakupiłem tylko trochę. Więc tak, rolę konia będzie odgrywał ten wielki arbuz. Tak więc konia już mam gotowego. Tak wygląda mój oto koń, tak się prezentuje. Teraz będę kombinował coś z psem. Patrz, zrobimy psa. Psa już mam gotowego. Teraz przechodzę do kota. Chyba zrobię go z tego kalafiora. To będzie taki kot pers. Koteczka mamy już takiego skulonego, już gotowego. A na ostatnie danie wędruje kogut, którego zrobię z takiego oto końcówki ananasa. I tym oto sposobem kogut wieńczy dzieło, którym jest wegetariańska wersja piramidy zwierząt Katarzyny Kozyry. W dzisiejszym odcinku poznamy sztukę współczesną od kuchni. A co jest najpopularniejszą rzeczą w polskiej kuchni? Oczywiście ziemniaki. Idąc za przykładem Julity Wójcik, która w 2001 roku
zrobiła performance obieranie ziemniaków w Zachęcie, my zrobimy dzisiaj to samo. Zaczynamy. Pamiętajmy, że nawet taka zwykła czynność jak obieranie ziemniaków też może być sztuką, dlatego musimy wprowadzić się w kontemplacyjny nastrój. I zaczynamy obierać. Pierwszego artystycznego ziemniaka prawie już mamy obranego. O, wrzucamy go do wody. I obieramy kolejne. Julita Wójcik tym performensie w Zachęcie obrała ponad 50 kg ziemniaków. Już mamy ostatniego ziemniaka prawie obranego. Tak. Dokładnie. I teraz pytanie. Czy do dzieła sztuki należą tylko te obrane ziemniaki? Czy obierki? Czy może sam akt obierania tych ziemniaków? Ale to jest mniej ważne pytanie od tego, co stało się z 50 kg obranych ziemniaków w Zachęcie przez Julitę Wójcik w 2001 roku. Co byście zrobili z 50 kg obranych ziemniaków? Do zobaczenia. Dom, 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 dom. W dzisiejszym odcinku zainspiruję się artystą, który nazywa się, ma na nazwisko tak samo jak budka do wymiany walut, a mianowicie Kantor, Tadeusz Kantor. Był to artysta wszechstronny, zajmował się malarstwem, performancem, teatrem i happeningami. W dzisiejszym odcinku zainspiruję się jednym z jego performanceów, a mianowicie Tadeusz Kantor wykonał kiedyś taki ten performance, że dyrygował morzem. Ja niestety do morza mam bardzo, ho ho, jak ja mam daleko do tego morza, ale mogę dyrygować innym żywiołem, jako że nazywam się Michał Ogiński, więc łatwo mi będzie dyrygować, tak myślę, innym żywiołem, a mianowicie ogniem. Malarze do malowania obrazów używają różnych narzędzi, między innymi pędzli, szpachelek malarskich, wałków, a nawet palców. Jednak francuski malarz Yves Klein postanowił zrezygnować z tego tradycyjnego warsztatu i wykorzystać za ciała kobiet, które pokrywał niebieską farbą, odbijał na płótnie czy też na papierze. Pokażę wam, jak wyglądają prace, które tą metodą zrobił Yves Klein. Ja też miałem dzisiaj mieć kilka kobiet, niestety wszystkie zrezygnowały z tego. Sam będę musiał być twórcą i tworzywem. Mam trochę emulsji, którą wymieszam z pigmentami. Mój kolor jest już gotowy. I teraz najważniejsza część, czyli będę musiał się rozegrać. Nie rozbiorę się do naga, bo to jest YouTube, a nie RedTube, więc najpierw spróbuję odbić się na płótnie. Viva l'arte. Nadeszła wiekopomna chwila prawdy. Na pierwszy raz całkiem nieźle. Teraz odbiję się na płycie. Była taka piosenka, może pamiętacie? I'm blue, dawid. I'm blue, dawid.
będzie na kartonie. Wydaje mi się, że Yves Klein był wynalazcą smurfów trochę. La, 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 to jest smurfów świat. Najpiękniej wita was, barwy smurfów. Tak więc dziękuję wam za uwagę. Zapraszam do inspirowania się twórczością Yves Kleina. Jeżeli jakaś dziewczyna miałaby ochotę służyć mi za narzędzie do malowania, to chętnie możemy nawiązać współpracę. Sztuka nie tylko jest w galeriach, ale są także artyści, którzy wychodzą ze sztuką na ulicę. Takim artystą jest m.in. Krzysztof Wodyczko, który specjalnie stworzył swój pojazd dla bezdomnych, pojazd homelessowski. Teraz pokażę wam zdjęcia, jak ten pojazd wyglądał. Wygrzebałem go w największym świetniku na świecie, czyli z internetu. Wodyczko zrobił to dla amerykańskich bezdomnych. I tutaj może ten bezdomny spać i tu ma różne tam graty, prawda? Wygląda to kurna kosmicznie, prawie jak łazik Curiosity na Marsie. I pomyślałem sobie, że kurna to chyba w Polsce by się to nie przyjęło. Gdyby jakiś bezdomny w Polsce, chociaż mogę się mylić, nie? Dostał od Krzysztofa Wodyczki taki pojazd, to nie spałby tutaj w tym, ani nie przynosi swoich rzeczy. Tylko pierwszą rzeczą, jaką by zrobił, to by było pójście na złom z tym i sprzedanie tego. Pokażę wam, jak powinien wyglądać prawdziwy pojazd homelessowski, pojazd bezdomnego, który by się przyjął w polskich warunkach, prawda? Prawda, tutaj jest pojemnik na pety, a oprócz tego w tym pojeździe homelessowskim, pojeździe dla bezdomnych zmieści się wszystko. Zmieści się m.in. codzienny utarg puszek, zmieści się taki karton. W tym polskim Made in Poland pojeździe homelessowskim nie da się spać, ale od czego mamy ławki? I leżymy na ławeczce, szafa gra, ładne niebo, prawda? I jest dobrze. Zapraszam do robienia sztuki, która wychodzi poza galerię, wychodzi przestrzeń publiczną. Macie jakieś drobne na wino?